Kasiu, popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ty trochę schudłaś ostatnio. Powiedz, czemu to zawdzięczasz? Troszeczkę schudłam, faktycznie około 7 kilo. Zawdzięczam to wakacjom. Zwykle na wakacjach się tyję, natomiast ja po moich wakacjach w Tajlandii schudłam z kilku powodów. Między innymi bardzo dobre jedzenie, które Azjaci nie jedzą w ogóle glutenu, nie jedzą nic z laktozy, po prostu nie mają tamtego. Ich główne wyżywienie to jest ryż, to są warzywa, bardzo ostro przyprawione i jest to najczęściej albo jakaś ryba, owoce morza, mają mało mięsa w sumie i dużo zup. A ja przy okazji, oprócz tego właśnie jedzenia bardzo ostrego, które pobudza metabolizm, miałam bardzo dużo ruchu, bo ciągle zwiedzaliśmy to Bangkok, to Phuket. Praktycznie nie było czasu, żeby siedzieć w hotelu, a nawet nie było czasu, żeby, wiesz, po prostu leżeć bezczynnie na plaży, tylko cały czas zwiedzaliśmy. Po trzecie, masaże. Na pewno każdy słyszał o masażach tajskich. Ja chodziłam 2 razy dziennie na masaże i to chyba najwięcej dało. Dlatego, że jak przyjechałam tylko do Polski, włożyłam pierwsze lepsze buty i zauważyłam, że są dla mnie za duże. Czyli zobacz, nie tylko schudnięcie, czyli tłuszcz, prawda, tutaj się ładnie, powiedzmy, stopił, ale też woda zeszła, bo po prostu na stopach, stopy jednoznacznie tutaj nam pokazują, że faktycznie tej wody było za dużo, byłam po prostu opuchnięta i tak dalej, a tam na tych wakacjach człowiek po prostu odpoczął. Powiedz, to ile ty byłaś na tych wakacjach, że schudłaś aż 7 kg? 3 tygodnie. Takie króciutkie wakacje.